Też Was witam na naszym wspólnotowym spotkaniu. Myślę, że się stęskniliście, sądzę tak po sobie samym. Za nami kawałek wakacji, kilka obozów, Złoty Jar, Wierchomla, dwa obozy kajakowe. Miło jest znowu zobaczyć się tutaj na wspólnotowym spotkaniu. Rozpocznę jak zwykle od historii, przypowieści. Tą historię stworzyliśmy podczas wspólnotowego obozu z grupą chłopaków, z Jonaszem, Piotrem, Nikodemem, Leonem, Mikołajem, jeszcze jednym Mikołajem i Emilem. I stworzyliśmy ilustrację do fragmentu z Biblii, który poznamy dzisiaj, i oto ona. Był sobie pewien nauczyciel rysunku, którego uczniowie uwielbiali. Często zabierał swoje klasy w egzotyczne miejsca, jak Wawelskie wzgórze, by rysowali, szkicowali kaplicę Zygmuntowską, czy do huty Sędzimira, by rysowali niezwykłe konstrukcje, ale ten nauczyciel miał jeszcze drugie życiowe powołanie, tak przynajmniej o sobie sądził, że jest przedsiębiorcą. W końcu zostawił bycie nauczycielem rysunku, by poświęcić się karierze przedsiębiorcy. Jednak biznes mu nie wychodził, więcej dokładał niż zyskiwał. Miał różne pomysły biznesowe, ale każdy kończył się klapą. Jednym z takich pomysłów była produkcja gipsowych ram do luster, jednak druty, na których te gipsowe ramy się suszyły, pękły i jego lustrzane imperium legło w gruzach, zanim powstało. Podejmował wiele innych pomysłów, jednak żaden z nich się nie udał, ale się nie poddawał, skoro był przedsiębiorcą. Jednak pewnego dnia grupka młodzieży poprosiła go o spotkanie. To byli jego dawni uczniowie. Wiedzieli o jego niepowodzeniach w byciu przedsiębiorcą i chcieli mu coś powiedzieć. Nie wiedzieli, jak to wyrazić, ale wpadli na pomysł. Ten pomysł jest ukryty, czy zaczerpnięty z pewnych słów Jezusa z Ewangelii Mateusza 5. Przeczytajmy. To będzie nasz początek naszego głównego dzisiaj fragmentu. Wy jesteście solą dla ziemi, lecz jeśli sól utraci swój smak, czymże ją posolić? Na nic się już nie przyda, chyba na wyrzucenie i podeptanie przez ludzi. Gdyby sól umiała mówić, to co? Odpowiedziałaby na pytanie, kim jesteś? Odpowiedziałaby dumnie, jestem solą. Ale po czym poznać, że jest solą, jest słona? O, mówisz, że jesteś solą, a nie jesteś słona. Jezus powiedział, wy jesteście solą dla ziemi. Sceneria była taka, że przemawiał do tłumu ludzi i mówi do nich, że są solą dla ziemi. Dlaczego Jezus to do nich powiedział? Co robi sól? Wydobywa smak. Potrawa bez soli nie smakuje. Siedzicie sobie przy stole, wszyscy nakładają ziemniaki i nagle okazuje się niesłone. Ktoś zapomniał posolić. Co trzeba zrobić, jak ziemniaki są niesłone? Trzeba je dosolić. A jak nie ma soli, trzeba iść do sąsiadów, tak? Ale jak oni nie mają, co można zrobić? Na przykład, gdyby te ziemniaki podać na takiej pięknej, kolorowej, wspaniałej zastawie stołowej, w piękne ornamenty i wzory, no to może udałoby się trochę odwrócić uwagę od tego, że ziemniaki nie są słone. Ale czyż nie lepiej je po prostu posolić? Taka ilustracja. Jezus mówi, wy jesteście solą dla ziemi.
używa porównania, nie zajmuje się tu oczywiście kuchnią, ale duchową sferą życia, więzią z Bogiem. Ta potrawa to jest nasza więź z Bogiem, a tym, co decyduje o jej jakości, tym, co jest tą solą, jest wiara, tak? Wiara w sercu, czyli zaufanie, które płynie z serca do Boga w różnych sytuacjach. My też tutaj zajmujemy się dokładnie tym, zajmujemy się wiarą, wiarą w sercu. W liście do Hebrajczyków 11 czytamy: bez wiary zaś nie można podobać się Bogu. Dlatego my tutaj zajmujemy się wiarą, czy w sercu jest wiara. Bóg na to zwraca uwagę. Zwraca uwagę na serce i zależy Mu, by w naszych sercach była wiara. Człowiek natomiast ma pewną ciekawą skłonność, tendencję, by szukać różnych substytutów, czegoś zastępczego dla wiary. Często zupełnie nieświadomie przyjmuje za wiarę coś jednak bardziej płytkiego, na przykład jakieś swoje odczucia czy poglądy, przy których mocno obstaje i myśli, że to jest wiara. Na przykład ma jakiś pogląd, że chrześcijanie powinni się czymś tam wyróżniać i te swoje silne przekonania, może nawet swoją krucjatę, którą w związku z tym podejmuje, utożsamia z wiarą. Ja wierzę, bo przecież tak bardzo zależy mi na tym. Teraz u nas na topie jest zagadnienie, jak mógłby wyglądać ośrodek kościelny. Dzisiaj nasz wygląda w ten sposób, ale właśnie ktoś patrzy na wizualizację nowego obiektu naszego ośrodka, ikon, który nam się marzy mniej więcej w tamtą stronę. I jak ktoś zobaczy tę wizualizację, zwłaszcza tą jedną taką futurystyczną, która gdzieś tak ginie w oddali, w górze, zderzenie z tym zjawiskiem może ujawniać pewien problem. Problem dotyczący wiary. Może ujawniać pewien niuans. Na przykład może powstać w człowieku myśl: słuchajcie, nie uwierzycie mi, ale mi tu zaczyna być zimno, poczekajcie chwilę. A więc może ujawnić się pewien niuans. Na przykład może powstać w człowieku myśl, czyż Jezus nie uczy nas, że mamy być ubodzy albo cierpiący? A skoro tak, czy to jest właściwe, by chrześcijanie zajmowali się takimi rzeczami jak właśnie ten ikon. Jaka jest odpowiedź na taki niepokój? Jest inny problem, który jest rzeczywistym problemem tutaj. Człowiek ma skłonność, by zastępować wiarę substytutami, może bardzo wzniosłymi, a jednak substytutami. Gdy ma problemy z wiarą, to wręcz szuka czegoś takiego, co wesprze tą jego wiarę. Coś takiego znajduje, jakieś idee i do nich należą pewne odczucia, z którymi się nieraz spotkamy, jak choćby te, że dobry chrześcijanin to ubogi chrześcijanin, albo dobry chrześcijanin to cierpiący chrześcijanin, albo dobry chrześcijanin to taki, który robi listę rzeczy
z którymi chrześcijanie we wspólnocie nie powinni się zajmować i podejmuje krucjatę, by je im uświadomić. I wtedy czuje się, że bardziej wierzy, bo jest przeciwko temu, temu, temu i tamtemu. Ale istnieje niebezpieczeństwo, że człowiek w tych rzeczach będzie upatrywał istoty, że na tym polega chrześcijańskie życie, to wypełnia jego myśli. To mogą być w odpowiednim kontekście dobre ideały, ale jednak nie one są istotą. Chrześcijaństwo nie jest ruchem społecznym propagującym jedne rzeczy i powstrzymującym się od innych. Nauka Jezusa dotyczy wiary. Istotą jest wiara. Bóg patrzy na serce i podoba mu się wiara. A jak człowiek ma wiarę, to co się z nim dzieje? Jak smakuje życie z wiarą? Zobaczmy, jak Jezus wyjaśnia to Ewangelia Mateusza 17. Jeżeli będziecie mieć wiarę jak ziarnko gorczycy, powiecie tej górze, przesuń się stąd tam, a przesunie się. I nic niemożliwego nie będzie dla was. Wiara w sercu objawia się mocą w życiu. Bóg działa w życiu takiego człowieka, dlatego coś mu się udaje, coś się pojawia. List do Galatów 5. Owocem zaś ducha jest miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, opanowanie. Takie rzeczy się pojawiają. Człowiek ufa Bogu i to się przejawia w jego charakterze. Miłość zamiast nienawiści, spokój zamiast niepokoju, radość zamiast smutku, wdzięczność zamiast narzekania. Albo inny skutek wiary w nas. List do Hebrajczyków 11 mówi o Mojżeszu. Przez wiarę opuścił Egipt, nie uląkszy się gniewu królewskiego, wytrwał, jakby na oczy widział niewidzialnego. Wiara daje świadomość obecności Chrystusa przy mnie w najgorszych okolicznościach. Gdy są najtrudniejsze okoliczności życia, ujawnia się przekonanie, że Bóg jest przy mnie i daje taki wszechogarniający pokój. Autentyczna wiara i jej wielkie rezultaty. Jezus przyrównuje tę wiarę do soli. I teraz mówi do ludzi, którzy go słuchali, wy jesteście solą dla ziemi. Dlaczego Jezus to mówi? Czy ludzie, którzy go słuchali, tej wiary rzeczywiście doświadczali? Czy byli wzorem wiary? Gdybyśmy przyjrzeli się bliżej, to jednak nie. Zobaczmy, jak jeden z nich opisuje to wiele, wiele, parę lat później w liście do Rzymian, czyli apostoł Paweł opisuje, jaki kiedyś był. List do Rzymian 2. Jeżeli jednak ty dumnie nazywasz siebie Żydem, całkowicie zdajesz się na prawo, chlubisz się Bogiem, pouczony prawem, znasz Jego wolę i umiesz rozpoznać, co lepsze, a jesteś przeświadczony, żeś przewodnikiem ślepych, światłością dla tych, którzy są w ciemności, wychowawcą nieumiejętnych, nauczycielem prostaczków, mającym w prawie wyraz wszelkiej wiedzy i prawdy. Właśnie, ci ludzie uważali, że są wzorem wiary dla innych, że są solą. Dlaczego tak myśleli? Bo propagowali pewne rzeczy, które uważali za ważne, powstrzymywanie się od pewnych rzeczy, niejedzenie pewnych pokarmów, zachowywanie pewnych świąt, podejmowanie jakichś rytuałów, o które walczyli i na tej podstawie nazywali się wierzącymi. Ale jaka była prawda?
Jezus po prostu nagłaśnia tutaj ich myśli. Ci ludzie myśleli o sobie, że są solą dla ziemi, że są wzorem wiary. I nagle Jezus mówi do nich, jeśli sól utraci swój smak, czymże ją posolić w naszym głównym tekście? Dlaczego Jezus mówi takie rzeczy? Oni myśleli o sobie, że są wzorem wiary dla innych, ale Jezus mówi, skoro mówicie, że jesteście solą, to dlaczego tego nie czuć? Dlaczego nie jesteście słoni? Skoro mówicie, że jesteście wierzący, gdzie są owoce waszej wiary? Trochę jak ten nauczyciel rysunku, który myślał o sobie, że jest przedsiębiorcą, ale gdzie są owoce tej przedsiębiorczości? Skoro musi ciągle dokładać do interesu, to może jednak żaden z niego przedsiębiorca. Mówisz, że wierzysz, bo masz religijne zachowania albo poglądy. Może uważasz, że jesteś dobrym chrześcijaninem, bo masz piękne ideały, by na przykład żyć skromnie. Może w jakiś sposób cierpisz dla Chrystusa, ale nawet piękne rzeczy nie mogą zastąpić istoty, którą jest wiara. I to jest sytuacja, która może zdarzyć się niejednemu człowiekowi, który mówi, że wierzy. Są przejawy religijności, może nawet wielka gorliwość, ale nie widać skutków wiary. Jak to może dziać się w życiu pojedynczego człowieka? To, o czym powiem, może spotkać szczególnie dotkliwie tych, dla których więź z Bogiem jest czymś szczególnie ważnym. Co by zrobił na moim miejscu inżynier? A ja jestem synem inżyniera, czyli też to zrobię. Dobrze. Może być takie osobiste doświadczenie, że ta więź z Bogiem przygasa, oddala się, odpływa. Wcześniej gdzieś tam były jakieś wzniosłe przeżycia, może na jakichś duchowych konferencjach, spotkaniach, wydarzeniach. I dzięki podniosłej atmosferze człowiek czuł się jak w niebie. Jednak z czasem ta świadomość obecności Boga słabnie. I wtedy pojawia się pytanie. Jeżeli twierdzę, że mam wiarę, ale ona wymaga podtrzymywania, podkręcania przez napędzanie emocji, wzniosłe rytuały, duchowe konferencje, bez których ta świadomość, poczucie obecności Boga powoli przygasa. Ktoś mówi na przykład, podczas tego wydarzenia poczuliśmy obecność Boga, ale potem to zaczyna słabnąć, więc znowu potrzebujemy konferencji. Coś tu jest nie tak. Na czym polega problem? Tak się dzieje, kiedy człowiek nie doświadcza w sobie prawdziwej wiary zbudowanej w sercu przez Boga, lecz jakieś tam nietrwałe namiastki. To jest trochę tak jak podanie niesłonej potrawy na pięknej, kolorowej zastawie, ale co to pomoże? Potrzebna jest sól, czyli potrzebna jest autentyczna wiara. Jaki jest dalszy ciąg
takiej drogi, o której Jezus tutaj mówi. Jeszcze raz wers 13b. Tak mówi o tej soli. Na nic się już nie przyda, chyba na wyrzucenie i podeptanie przez ludzi. Religijne przeżycia nie wytrzymują próby czasu. Ta niby wiara nie działa. Co z tym zrobić? No oczywiście potrzebujemy prawdziwej soli, prawdziwej wiary, by doświadczać tego smaku osobistej więzi z Bogiem w postaci zaufania w najtrudniejszych okolicznościach. Zupełnie niezależnie od wszelkich okoliczności. Skąd wziąć taką wiarę? Słowa Jezusa, które dzisiaj poznajemy, są częścią większej całości zwanej kazaniem na górze. I celem tego całego kazania Jezusa jest uświadomienie człowiekowi, jak bardzo potrzebuje pomocy, jak bardzo potrzebuje Zbawiciela. Człowiek w tym temacie sam sobie nie poradzi. Własne postanowienia typu będę mocniej wierzył pozostają całkowicie nieskuteczne. Dlaczego? List do Hebrajczyków 12. Patrzmy na Jezusa, który nam w wierze przewodzi i ją wydoskonala. My nie jesteśmy w stanie przydać sobie wiary i nie musimy, bo jest ktoś, kto jest dawcą wiary i tym, który ją wydoskonala. Potrzebuję Jego pomocy, aby On zbudował we mnie taką wiarę i On to chętnie uczyni. Tylko że człowiek potrzebuje tego chcieć i naprawdę udostępnić Bogu swoje serce. Problem polega na tym, że ludzie chcą sami budować swoją wiarę przez jakieś własne postanowienia, przyrzeczenia, przez wzmacnianie swojej wiary przez religijne rytuały, przez podniosłą atmosferę, przez przyjmowanie jakichś bardziej radykalnych poglądów, które to dadzą im jakieś poczucie bycia bliżej Boga i powstają z tego twory, które ludzie nazywają wiarą, ale są to tylko namiastki wiary. Tylko Bóg potrafi zaszczepić w człowieku prawdziwą wiarę i dalej ją budować. Powracając do naszej ilustracji o przedsiębiorcy, który bardzo chciał być przedsiębiorcą, co uczniowie powiedzieli do niego, gdy przyszli, by z nim porozmawiać? Jak jest sól, to przydałoby się, żeby była choć trochę słona. Jak jesteś nasz nauczycielu przedsiębiorcą, to wypadałoby, byś miał jakieś wyniki. Powiedzieli trochę przewrotnie, że oczywiście wierzą w niego, że jako przedsiębiorca z pewnością w przyszłości ufundowałby im jakąś wspaniałą pracownię rysunku, ale są gotowi się poświęcić i wspaniałomyślnie rezygnują z nowej pracowni. Niech tylko wróci do nich jako nauczyciel. No bo jaki z niego przedsiębiorca? I w podobny sposób to, do czego Bóg nas powołał i przeznaczył, to jest to i tylko to, byśmy Jemu ufali, a nie szukali jakichś innych fajerwerków. Sól po prostu musi być słona i niczego więcej nie potrzebuje. I wtedy załatwia sprawę. Jednak sól to nie jedyna przypowieść, której użył tu Jezus. Przeczytajmy drugą część fragmentu, 14 i 15 wers. Wy jesteście światłem świata. Nie może się ukryć miasto położone na górze. Nie zapala się też światła
i nie stawia pod korcem, ale na świeczniku, aby świeciło wszystkim, którzy są w domu. Jezus mówi do tych samych ludzi: wy jesteście światłem świata. Już wiemy, on znowu nagłaśnia ich myśli. Oni myśleli o sobie, że są światłem dla narodów, że są wzorem. To jest dobre pragnienie, dobry zamiar być wzorem dla innych, wzorem wiary, ale jest pytanie, jak się można nim naprawdę stać? Ludzie, do których Jezus się zwracał, myśleli już, że są wzorem wiary, wzorem dla świata, światłem. Jednak Jezus do nich mówi, jeszcze raz część tego 14 i 15 wersu, Jezus mówi: nie może się ukryć miasto położone na górze. Nie zapala się też światła i nie stawia pod korcem. Dlaczego Jezus mówi takie słowa? Co Jezus przez to mówi? Jeżeli uważacie się za światło dla narodów, to gdzie jest to światło? Dlaczego jego nie widać? Może ktoś przez pomyłkę schował je pod garkiem, a może niechcący pod łóżko wstawił. Jezus posługuje się tu wyraźnie humorem. Dlaczego nie widać? Skoro mówicie, że wierzycie, to dlaczego nie widać tej wiary w krytycznych sytuacjach? Coś niby jest wiarą, jestem wierzący, ale gdy jest to potrzebne, nie działa. Okazuje się to być jakimś nietrwałym odczuciem, które z czasem blednie, odpływa. Jak tego doświadcza pojedynczy człowiek? Myślę, że każdy z nas ma swoje osobiste doświadczenia. To jest też moim doświadczeniem. Było wiele wzniosłych przeżyć związanych z Bogiem. Były wzniosłe uczucia. Bywało, że czułem się jak w niebie. Każdy ma z pewnością jakieś swoje przeżycia. Ale to wzniosłe uczucie, które z czasem zaczyna przygasać, blednąć. I często bywa tak, że w zderzeniu z realnymi problemami jednak człowiek idzie za tym, co proponuje świat, kończy się obojętnością i rozczarowaniem. I człowiek niemiło wspomina ten czas, gdy niby był blisko Boga. Niby, bo gdyby to było prawdziwe, to byłoby niezniszczalne. Bo jeżeli Bóg coś czyni, jest to trwałe. Wiara, która jest dziełem Boga w sercu, jest niezniszczalna. Wielu ludzi próbuje walczyć z tym syndromem przez religijność lub emocje. Niektórzy stają się religijnymi fanatykami. Nakręcają się przez ciągłe zapewnianie siebie. Chcą na siłę powracać do wcześniejszych przeżyć, do wiary swojej młodości, jak to nazywają. Szukają na przykład czegoś, czemu można by się sprzeciwić. Wyczytują z Biblii na przykład takie rzeczy, że chrześcijanin powinien jakiś tam być, na przykład ubogi albo cierpiący, i walczą o to, i wtedy czują się bardziej gorliwi, bardziej wierzący. Właśnie o czymś takim mówi tutaj Jezus w tej przypowieści o soli i o świetle. Mówicie o sobie, że jesteście światłem, to dlaczego tego światła nie widać? Dlaczego to, co nazywacie wiarą, nie sprawdza się w krytycznych momentach? Dlaczego? Bo to były tylko namiastki wiary. Wniosek, do którego Jezus prowadzi nasze umysły, jest jeden. Potrzebujesz prawdziwej wiary. Taką wiarę tylko Bóg, tylko Chrystus może zbudować.
Potrzebujemy Jego działania w nas, by tą wiarę zaszczepił, a później dalej budował i wzmacniał. I może to jest też Twoim osobistym doświadczeniem. Gdy mija młodość albo mija efekt nowości, gdy człowiek ma mniej werwy, mijają emocje, przychodzi szara codzienność, przychodzą problemy dorosłego życia, wtedy wychodzi prawda o naszej wierze. Ile to razy musiałem się w swoim życiu zwrócić do Boga: Boże, Ty buduj dalej moją wiarę. Kiedyś Bóg ją we mnie zaszczepił, ale później potrzebowałem, aby ją dalej budował, oczyszczał z tego, co wiarą nie jest, oczyszczał z jakichś podpórek, substytutów. Gdy byłem dzieckiem we wspólnocie, w jakiej się wychowywałem, kobiety nie stosowały makijażu, make-upu, ale pewnego dnia zobaczyłem gdzieś na mieście jedną ze wspólnotowiczek, że miała make-up, makijaż. Było mi bardzo przykro, że tak daleko odeszła od wiary w Chrystusa, zanim zrozumiałem, że problem jest zupełnie gdzie indziej. I to jest moja wielka przygoda w życiu, to budowanie wiary, rozumienie, co nią jest, a co nią nie jest. I jak Bóg oczyszcza od tego, co wiarą nie jest. W ostatnich słowach naszego dzisiejszego fragmentu, jeszcze sekundka, pokazane jest, co się stanie, jeżeli pozwolimy Bogu tą wiarę zbudować. Wers 16 jeszcze. Tak niech świeci wasze światło przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre uczynki i chwalili Ojca waszego, który jest w niebie. To jest możliwe. Nasze światło może naprawdę świecić. Możemy stawać się wzorem wiary. Wiary, która właśnie ujawnia się szczególnie wtedy, gdy jest najbardziej potrzebna w krytycznych sytuacjach. I gdy ludzie to w nas zobaczą, co będą robili? Będą podziwiali Boga. Nie nas. To ciekawe, prawda? Ludzie będą widzieli nasze jakieś tam dobre uczynki, ale będą podziwiali Boga. W jaki sposób dostrzegą, że nasze życie jest oparte na Nim, że nie zawdzięczamy tego sobie, ale jest to autentyczne dzieło Boga w nas. A dzieło Boga ma pewne parametry. Jednym z nich jest trwałość. Wszystko, co Bóg czyni, jest trwałe. Jeżeli twierdzę, że mam wiarę, ale wymaga ona ciągłego podtrzymywania, podkręcania przez napędzanie emocji, przez wzniosłe rytuały, duchowe konferencje, bez których świadomość obecności Boga zaczyna przygasać. Ktoś mówi, na przykład właśnie jak to już cytowałem, podczas tego wydarzenia poczuliśmy obecność Boga, a jak biorę prysznic czy smaruję kromkę masłem, to czuję mniej obecności Boga? Może po prostu trzeba przyznać, że kiepsko u mnie z wiarą. Dlatego raczej potrzebuję zawołać z głębi serca: Boże, zbuduj we mnie wiarę, która jest niezależna od okoliczności. Jak powstaje prawdziwa wiara w sercu człowieka? List do Rzymian 10. Przeto wiara rodzi się z tego, co się słyszy. Tym zaś, co się słyszy, jest słowo Chrystusa. Prawdziwa wiara jest stworzona w nas, w sercach każdego z nas, przez słowo Chrystusa, czyli powstaje na skutek dotarcia do mnie konkretnych słów Jezusa, mianowicie, gdy Chrystus powie do mojego ducha: bądź wierzący.
Prawdziwa wiara nie bierze się z emocji, ze wzniosłych chwil, z uduchowionych przeżyć. Czuję, że Bóg jest przy mnie, poczułem obecność Boga. Nie. Wiara jest zaufaniem, obietnicą Boga, niezależnie od wszelkich emocji i okoliczności. Została stworzona w moim sercu tak, jak został stworzony świat. Po prostu słowem Jezusa, tak, który powiedział, bądź wierzący. I to jest wszystko, co jest potrzebne. Potrzebne jest tylko to. Potrzebny jest On, ten, który wiarę inicjuje i ją w nas rozwija. Jest to wtedy wiara niezniszczalna, niezależna od wszelkich emocji, okoliczności, niesłabnąca, niepotrzebująca jakiegokolwiek podtrzymywania. Jeżeli ktoś widzi w sobie jakiś inny rodzaj wiary, potrzebuje wrócić do początku. I właśnie do takiego wniosku prowadzi Jezus swoich słuchaczy. Oni myśleli, że mają wiarę, ale muszą zacząć od początku. Taką wiarę właśnie może zbudować jedynie Chrystus. Jest ona darem Boga. I dlatego my coś potrzebujemy zrobić. Potrzebujemy się do Niego o to zwrócić, ponieważ Bóg nigdy nie zrobi czegoś wbrew nam, na przekór nam. Potrzebujemy taką decyzję podjąć. Tak, chcę, żeby Bóg taką wiarę we mnie budował, ufam i nie potrzebuję niczego innego, by tak się stało. Niebezpieczeństwo, jakie nam zagraża, polega na tym, że doświadczamy w swoim życiu jakiejś przemiany, ale jest ona zbyt powierzchowna. Niektórzy ludzie na przykład odwracają się od powierzchownej religijności, gdzie przez udział w religijnych rytuałach czy bywanie w jakichś świętych miejscach czuli się bliżej Boga, odrzucili to, taką tradycyjną religijność, szukając gdzieś głębszej bliskości z Bogiem, ale nie nastąpiła w nich autentyczna zmiana sposobu myślenia, nie nastąpiła przemiana umysłu, właśnie polegająca na całkowitym złożeniu zaufania w Chrystusie, lecz tylko zastąpienie jednych rytuałów innymi, bardziej uduchowionymi, może takimi jak właśnie zachowywanie ubóstwa, skromności lub udział w jakimś cierpieniu lub poszukiwanie wzniosłych duchowych przeżyć. To jeszcze nie jest dojrzałość. To nie takie rzeczy zbliżają nas do Boga, a jedynie wiara. Potrzebujemy odłożyć to wszystko, łącznie z wzniosłymi duchowymi odczuciami i zaufać wiarą plus nic. Dlatego zastosowaniem jest wołanie: Boże, zbuduj we mnie taką wiarę. Prawdziwa wiara jest jak sól, wydobywa smak i wtedy ujawnia się naprawdę wspaniała osobista więź z Bogiem, oparta na zaufaniu, niezależna od wszelkich okoliczności.